Grodno Dwór Klub Jeździecki, Tomek. Fantastyczne studio i Water Jet Support. Super. Teraz tak, słuchajcie. Okazało się, że opowiemy historię, bo to jest bardzo ciekawa historia. Tak, Kasia opowie i razem wam opowiemy, jakie wyglądały początki w ogóle tego wszystkiego, bo to jest wręcz nie do wiary po prostu. To jest mistrzyni off-gridu, która jest podłączona do sieci, ale wierzcie mi, to co tutaj... Na ścianę, na, tak? Ścianę. Na grubość ściany, jaka tu jest. Od wewnątrz mamy ocieplenie, ponieważ od zewnątrz są piękne kamienie. Mhm. Od wewnątrz mamy gdzieś około tyle ocieplenia. Reszta to kamień. Surowy. Cześć, witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, cześć. Jesteśmy z przyjaciółmi, poznajecie? Proszę bardzo. Tutaj cześć, Kasia, cześć. Grodno Dwór Klub Jeździecki, Tomek. Fantastyczne studio i Water Jet Support. Super. Teraz tak, słuchajcie. Okazało się, że opowiemy historię, bo to jest bardzo ciekawa historia. Tak. Kasia mówi tak, słuchaj, ty masz takie piękne te tabliczki, takie dobry projekt, Living Off. I Kasia mówi, wiesz, bym tak chciała, kurczę, jakbyś może miał tam jedną czy dwie, żeby mi dać, bym sobie postawiła gdzieś. Zgadza się, tak było. No, tak było. A ja tak myślę, mówię, kurczę, Kasia nigdy o nic nie prosi, w związku z tym, mówię, trzeba stanąć na wysokości zadania. Dzwonię do Water Jet Support. Jest rozwiązanie. Dokładnie. I mówię, Tomek, wiesz, mógłbyś tam takie dwie tabliczki wyciąć, żeby Kasi tam, wiesz, dać i tak dalej, i tak dalej. I nagle, pyng, wiesz, zapaliła się, wiesz, kontrolka w głowie. I patrzcie. Co? Zobaczcie. Dostaliśmy przepiękny prezent w postaci właśnie cudownych tabliczek, na których mamy... Na których widzimy kuźnię i ziemiankę, czyli budynki, które są w Grodnie u nas, w klubie jeździeckim. Natomiast co jeszcze dostaliśmy? Patrzcie to, zobaczcie to. Słuchajcie, przepiękne logo, czy przepiękne krążki olimpijskie, które będą widnieć, które będą wisieć na hali jeździeckiej, aby każdy z nas, który jeździ konno, mógł popatrzeć sobie na te krążki i stwierdzić, gdzie te marzenia mogą się skończyć, bądź też zacząć dopiero. O, właśnie, czyli zaczynamy od krążków, a kończymy na Mazurku Dąbrowskiego. Tak jest. Super, takie rzeczy. Także Waterjet po prostu, słuchajcie, tutaj... Ogarnął. Rozwala system. Tak. Słuchajcie, w ogóle to jest tak, że totalnie w ogóle temat związany z tym, że dzięki temu, że... No co, otwieramy się, że jesteśmy pozytywni, że w ogóle, wiesz, nawet, słuchajcie, myśląc o tym, mówię, a Kasia chciała ten dobry projekt i w ogóle, ale zobaczcie, zawsze można coś rozbudować o coś i gdzie wszyscy są zadowoleni, tak? Tak. No, bo no, dzięki takiej tam o zwykłej tablicy okazało się, że ileś rzeczy udało się gdzieś tam przy okazji tego tematu nam urodzić. I to w takiej formie, wiecie, mega uśmiechniętej, przyjacielskiej w ogóle. Takie wsparcie i mówienie o potrzebach. Nie, jest ważne. Aha. Nie, to jest taki. Żeby się nie klamkować. Tak mówić. Jest, tak jest. Tak otwarcie. Chciałabym taką tabliczkę. No i się ziściło. Tak, dokładnie. Mówisz i super. I masz. Ale mało z tym w ogóle, gdyby nie to, to Tomek by przecież nie przyjechał. Dokładnie. A to tak jest, zobacz. Stała się magia tutaj, jeszcze większa niż sobie wyobrażaliśmy. Jedna tabliczka, a tutaj nagle tyle prezentów, tyle osobowości. Cały weekend spędzamy dokładnie. Razem i. Przedwczoraj, słuchajcie, staliśmy tutaj do godziny 4 w nocy, słuchajcie, taka burza mózgu, że szkoda gadać. Zgadza się. A teraz mamy, powiedzmy, poranek mniej więcej i tutaj kawusia dla Marcina. Super. W naszych super kubeczkach zostawiamy je na pamiątkę. O, dziękuję tak, bardzo. Każdy, kto przyjedzie, będzie miał taki kubeczek. Niesamowity. Tutaj, tak zobacz, jaki obrazeczek fajny. Kawa dobrze w nim smakuje, słuchajcie. Słuchajcie, widzimy się za chwilę w takim razie z tego względu, że w ogóle kuźnia, na tle której stoimy, tak, o, ja może pokażę tak w tej chwili, to pokażemy wam, jak wygląda w środku. Pokażemy wam, jak wygląda w środku i pokażemy i opowiemy też między innymi, jak wygląda historia tej kuźni, bo to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, to za chwilę się widzimy, Kasia wam opowie i razem wam opowiemy, jakie wyglądały początki w ogóle tego wszystkiego, bo to jest wręcz nie do wiary po prostu. To jest mistrzyni off-gridu,
która jest podłączona do sieci, ale wierzcie mi, to co tutaj jak gdyby przeżyła w środku i tak dalej, to tylko za chwilę się możecie jak gdyby bezpośrednio dowiedzieć. Kasia wam sama opowie o tym wszystkim, bo naprawdę będzie mega śmiesznie. Możemy też nawet powiedzieć trzy słowa. Słuchajcie, już jesteśmy w środku, wewnątrz i teraz tak, zobaczcie. Jesteśmy u Kasi w kuźni. W ogóle to jest mega fajnie cukierkowo, tak? Tak. Tak, no, dobrze. Dobrze teraz, się tu czujemy. Bardzo dobrze. I teraz tak, po kolei. Może tak, wejście. Tutaj mamy wejście. Możecie sobie zobaczyć. W ogóle mega bardzo fajne. W ogóle to jest mnóstwo elementów takich. Trzeba powiedzieć też z tego względu, że tutaj rodzice Kasi, szczególnie tata, tak? Tak, no, taty tak. Już nie ma razem z nami, ale tata uwielbiał rzeczy takie drewno, żeby tak. Takie naturalne. Słuchajcie, klamki. On po prostu tak. Odzyskiwał klamki różnego rodzaju. Takie wszędzie stare. Wcielał je właśnie w budynki, takie małe, małe gadżeciki. Bardzo, bardzo się tym pasjonował. Aby gdzieś jednak ten duch tych ludzi, tej starości, tego co się działo kiedyś wcześniej tutaj był. Mimo tego, że można powiedzieć, że jest tutaj bardziej nowocześnie, tak? Chociaż tak nie było. Marcin na pewno pokaże super zdjęcia. Tak, wrzucę. Jak wcześniej wrzucę. Wyglądała kuźnia tutaj. Także klimat był naprawdę bardziej surowy, drewniany, dużo natury, kamienna podłoga, granitowa. Wiesz co, Kasia, ja wrzucę te zdjęcia, pokażę specjalnie, jak to było super. 20 lat temu. Tak. Czy jak wiesz, można powiedzieć, że przyjechaliście, w ogóle tutaj nic nie było, bo też mam zdjęcia, gdzie te łuki są, wszystko, bo tu jesteśmy w kuźni i dosłownie, cała historia była taka, że tu kawałek dalej, gdzie stoisz... Dokładnie, tu gdzie jest ten stół, było ogromne, żeliwne koło, wkute, znaczy nie wkute, tylko wkopane w ziemię, z tego wystawał taki pałąk. W ogóle to koło jest na zewnątrz, na elewacji wystawione. I tutaj kowal przywiązywał konie, dosłownie, po to, aby sobie je tutaj ogarniać. Ten piec tutaj był o wiele bardziej większy, gdzie sobie kowal, wiadomo, grzał ten materiał, kół i przykuwał. Kół konia. Tak, kół konia. Dokładnie. Okej, okay. Dobrze. W ogóle tak, bo historia tego miejsca jest bardzo ciekawa. Z tego względu, że tak, tata Kasi, Andrzej, on uwielbiał konie, bardzo lubił i tak dalej. Ale to był taki, można powiedzieć, że nie aktywny, tylko bierny taki, powiedzmy, uczestnik, który kochał konie, patrzył. Tak, miał epizod na studiach, jeździł w stadzie ogierów, a to zupełnie były inne czasy, wiele lat temu. A jeździli na przykład na 20, słuchajcie, ogierach w teren, na oklep, jechali wszyscy, jeden na przykład koń, wiecie, coś zobaczył, się przestraszył, to tak jak jeden zaczął, tak 20 od razu ogierów wariowało i po prostu 15 gleb na raz, słuchajcie, tak? I teraz ogarnięcie tego stada, tych dzikich koni. Także jego natura, tak, była wśród koni. Wiesz co? W ogóle tak. Mama Kasi, można powiedzieć, że przez całe życie prowadziła biznes, zarządzała, miała tam chyba 450 ludzi pod sobą, pracowała w telekomunikacji i całe życie gdzieś tam miała temu poświęcone. I można powiedzieć, że rodzice Kasi, tak? Kasi mama jest moją chrzestną, w związku z tym jesteśmy bardzo ze sobą tutaj związani, blisko, znamy się całe życie, ale poza tym można powiedzieć, że co jest najważniejsze, to że się przyjaźnili. Tak, bardzo. Tak, czyli rodzina to jest jedna kwestia, ale przyjaźnimy się i to jest bardzo fajne. I wiecie co? Tak zastanawiałem się, jak wam powiedzieć tą historię, żeby ona była taka zrozumiała, żeby też poczuć ten klimat związany z tym, że Kasia dostała mega wielką, ogromną odpowiedzialność, ponieważ rodzice w czasie, kiedy to kupowali te stajnie, wszystko i tak dalej, no to tutaj wszystko było po prostu zdezelowane, rozwalone i tak dalej. I słuchajcie, bo Kasia... Razem z mężem, bo gdyby nie to, że się Rafał pojawił, jak gdyby też w Kasi życiu... To by tego nie było. Znaczy nie było pewnie by tak, jak to wygląda. Bardzo możliwe też, że nie byłoby nas tutaj, mnie i Rafała. Ponieważ to on zawsze pokładał tą nadzieję, że damy radę, że wytrzymamy to. Żebyście zrozumieli, o co chodzi, wytrzymamy to. Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę bardzo, dlatego że oczywiście... Dostaliśmy taki grunt, tak, na to, że możemy sobie działać. Mieliśmy oparcie w rodzicach, natomiast to było oparcie mentalne, tak? Więc jeżeli dostajecie taki duży obszar do tego, żeby się wykazać, żeby zacząć coś tutaj tworzyć i nim robić,
to ja miałam głębokie obawy, czy po prostu my, czy jeden człowiek, dwójka ludzi, tak? Czy to po prostu ogarniemy, no mówiąc tak kolokwialnie, czy damy radę, czy wiele chwil było takich, że uważałam, że to jest za duże. To jest za duże na naszą głowę i na... Ile miałaś lat? Bo to też warto powiedzieć. No, ile wtedy miałaś lat, jak przyjechałaś po raz pierwszy tutaj? Tak, około 20. Przed 20 byłam tak. Czyli powiedzmy 19-letnia dziewczyna wjeżdża i jest pomysł, żeby zacząć tu mieszkać, w Kuźni. Tak. I teraz powiedz, jak to mieszkanie wyglądało, bo to jest jazda po prostu bez trzymanki. Najciekawszy moment, najciekawsze chwile, które wspominamy teraz i się bardzo z tego śmiejemy, ponieważ wcześniej no to musieliśmy być bardzo wytrwali, jeżeli chodzi o ogrzewanie tego. Dlatego, że jest to dosyć trudny temat, ponieważ mieliśmy tylko komin, który nie był połączony w ogóle z jakimkolwiek ogrzewaniem. Chociaż tak, były dwa grzejniki, a u góry był nawiew z tego komina, tak? Czyli to ciepło dawało, leciało do góry. Popatrząc na fundamenty, na ściany, na grubość ściany, jaka tu jest, od wewnątrz mamy ocieplenie, ponieważ od zewnątrz są piękne kamienie. Od wewnątrz mamy gdzieś około tyle ocieplenia. Reszta to kamień, surowy, zimny kamień. Okay. Zuzia tak, zaglądała. Przerwę. W związku z tym ocieplenie tego kamienia chwilę trwa, chwilę dłuższą. Bo wtedy nie było tego ocieplenia. Teraz zostało założone. Zgadza się. Macie rację. Masz rację, Marcin. Dlatego wcześniej był kamień i do tego była tylko decha. Czyli zero, po prostu zero izolacji decha, po prostu. Która robiła taką piękną fakturę, pięknie to wyglądało. Natomiast tak jak mówisz, zero izolacji. I co w tym momencie się robi? No, jedyne miejsce do ogrzania, no to jest piec wielki. Kominek, to był otwór taki. Otwarty kominek. W związku z tym taczka. Jedna, druga, trzecia, tak? Wjeżdżamy tutaj taczką, ładujemy tego drewna, hajcujemy praktycznie, słuchajcie, cały dzień, żeby nagrzać górę. Tu u góry się robi, po południu robi się bardzo gorąco, natomiast u góry się robi tak, że możemy, no dobrze, już iść spać, tak? Że jest w miarę tak cieplutko, chociaż idziemy spać też w dresach, podwójna kołdra i możemy się dobrze wyspać. Budzimy się rano, słuchajcie, jest temperatura tam około 12 stopni, znośna. Wystarczy, że zejdziemy parę kroków w dół i nagle jest, słuchajcie, odcięcie i ta przestrzeń ma 8 stopni. I co się dzieje? 8 stopni, czyli od nowa. 3-4 taczki, hajcowanie, tak? Po to, żeby po południu naprawdę sobie usiąść, odpocząć po pracy w ciepłym i iść spać do góry. Czujecie, słuchajcie, to... ja wiem, to tak trudno sobie teraz wyobrazić, bo teraz tutaj jest tak fajnie, ładnie, ślicznie, w ogóle super. Natomiast w momencie, kiedy żeby doprowadzić tutaj do temperatury 18 stopni, no dosłownie 18 stopni, trzeba było wjechać do środka, bo na początku to jeszcze było noszenie. Opowiadaj. Dobra, słuchajcie, na początku było noszenie tego drewna do kominka, a później trzeba było wjeżdżać dosłownie taczkami, no bo to było totalnie bez sensu, żeby nosić po jednej, dwie szczapy tego drewna. W związku z tym trzy taczki, żeby tu doprowadzić do temperatury 18 stopni, gdzie 18 to było już mega, a po prostu super. Tam u góry jak było nawet, nie wiem, 19-20, to był to wynik dosłownie kilku taczek drewna. Także w ogóle to jest też no, nieprawdopodobna sytuacja. Wiem, że to teraz może się tak dziwnie wydawać, bo teraz tak o, jak sobie zerkniemy, zobaczymy, tak, to w sumie wszystko tak ładnie, super i tak dalej. Ale to też dzięki Rafałowi, bo Rafał włożył kominek jest z płaszczem wodnym, rozprowadził ogrzewanie podłogowe i tak dalej. Także w tej chwili ile? Raz dziennie, dwa razy dziennie wystarczy tutaj napalić, żeby... Tak. Raz dziennie jak się rozpali, to tam jest spoko, temperatura jest okej, no nie? W porządku. Tak. Ale ta historia po prostu to, wiesz, to jest aż tam nieprawdopodobne. Tak. Może ja ci poproszę, żebyś znalazła jakieś takie zdjęcia, właśnie jak to wyglądało, gdzie był ten kominek otwarty i byśmy tutaj wkleili w filmie. Tak, żeby, oczywiście. Tak, żeby sobie, wiesz, gdzieś tam widzowie tak uświadomili. Czyli zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak strasznie dużo pracy trzeba było wykonać. A kolejna rzecz jest taka, to miejsce, nie ma się co oszukiwać, ono na samym początku nie było dochodowe. No nie! Trzeba było rozkręcić... to koło, tą machinę, aby było. No. Tak. I to wszystko można powiedzieć... Tak. Mieszkamy tutaj 13 lat, leci 14 rok, mieszkamy z Rafałem. Teraz już też z naszą córką Zuzanką. No tak, więc no,
No tak. Dalej, dalej przed nami praca, żeby to koło tam, prawda? Dalej ruszać. Ruszać. Natomiast no, trzeba było. Były wyzwania, o tak to nazwę. Były niezłe wyzwania. No no, bo to wszyscy zawsze sobie myślą tak, a bo wiesz co chodzi, bo tam wiesz, leżało na stole 5 milionów, wtedy tak. Te 5 milionów się rozdysponowało i wtedy było tak super. No nie, byłoby to tak super, nie jest. Byłoby super na pewno, gdyby tak było. To było, no nie, ale nie, tu była... Tak, te 5 milionów, no gdzieś tam trzeba było... Zorganizować. Wymyśleć, słuchajcie, zrobić tak, żeby zaczęły się pojawiać, tak? Tak, dokładnie. W tej chwili się pojawiają. Końce nie widać, pieniądzą, pojawiają się ze wszystkich stron. Tak jak tylko brama się otwiera tak. I tak dalej, to wjeżdżają po prostu pieniądze taczkami. Nie, nie, tego nie mówimy. Nie? Dobra, okej, wytniemy, to wytniemy, tego nie będzie, nie? Tak. Tak czy inaczej, wiara, tak, mnóstwo wiara. Pracy, tak. Ale ten pozytywny entuzjazm w kwestii tak. Tego, że da się radę, tak? Tak. Tak. No. Na pewno to jest dosyć ważne, żeby wierzyć właśnie w swoje możliwości i mówić sobie, że się da radę. Pomimo jakichkolwiek trudności, to staramy się tego nie nazywać trudnościami, tylko właśnie wyzwaniami. I się da, naprawdę się da. Oczywiście trzeba się poświęcić, są pewne poświęcenia w tym wszystkim. Natomiast jeżeli pozytywnie, tak jak powiedziałeś, to wszystko odbierasz i interpretujesz, to nagle nie staje się czymś, co musisz, tak? Tylko ty możesz to zrobić. Pasja, po prostu. Tak, jak tym celem nadrzędnym nie jest kwestia, bo nie bez kozery też się mówi, że żeby na koniach zarobić miliony, to trzeba wydać miliardy. Tak. Czyli to się kupuje trzyma zasadniczo. Zasadniczo nie, tak. Dokładnie. I teraz właśnie w tym wyzwanie jest, tak. Aby zrobić, żeby było na odwrót. Dokładnie. Tak. Czyli w naszym przypadku faktycznie no tych miliardów nie było, żeby zarabiać te miliony. Okej, czyli trzeba było wrócić. W związku z tym było wyzwanie i wiara i efekt finalny jest taki, że się da, więc musicie wierzyć w swoje marzenia i działać. No. No. W ogóle powiem wam, bo na samym początku jak w stajni było kilka koni, bo to też nie ma co tam jak gdyby ukrywać, w tej chwili, słuchaj, tych koni jest około ile? Słuchajcie, był jeden koń i 3 kucyki. Tak, aby ten jeden koń nie czuł się samotnie, no to faktycznie maluśkie kucyki były dostępne, to jest taki dostępny towar, za przeproszeniem tak powiem, więc tu jest taka przestrzeń, tyle trawy, więc one sobie żyły, mogły sobie żyć, a ten duży konik nie czuł się samotny, prawda? Bo pamiętajmy o tym, że to są zwierzęta stadne i one absolutnie nigdy nie mogą zostać same, nigdy. I co? A teraz? No, właśnie, teraz mamy tak, teraz mamy koni 50, czasami jest 50 plus. Natomiast to jest stawka, której się trzymamy i absolutnie na chwilę obecną nie chcemy powiększać. Żeby nie iść też w taką masową... Tak, chcemy iść właśnie w jakość przede wszystkim. Czyli dobra krew, czyli te konie, dobra krew, dobra jakość koni, żeby te konie naprawdę były takie ligowe. Mało z tym, słuchajcie, w ogóle. Troszeczkę ci przerwę też, to jest taki szacunek przestrzeni, słuchajcie, bo... Pamiętajmy o tym, że cały czas to o to dbamy, tak? O to nasze gospodarstwo dbamy. W związku z tym, oczywiście ktoś by mógł sobie pomyśleć z punktu biznesowego, hej, no przecież możecie tutaj mieć 100 koni. Tak, możemy. Natomiast wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało, tak? Ta przestrzeń i ta ziemia, tak? O to chodzi. Mamy pastwiska, jest 30 hektarów pastwisk, tak? 50 koni jest idealnie w stanie te pastwiska eksploatować tak, aby one mogły się też naturalnie dalej odradzać, okej? Okay? To po prostu nie niszczymy tej natury. To jest taki priorytet. Priorytetem jest to, żeby konie się czuły naturalnie. Możemy im stwarzać takie środowisko, natomiast też dbamy o tą naturę, aby jej tak nie eksploatować, ponieważ my tu żyjemy i jeszcze nasze dzieci będą żyły i inne pokolenia, w związku z tym nie niszczymy tego. A poza tym też, wiecie co, bo tak z Kasią wielokrotnie rozmawialiśmy odnośnie tego, że Kasia jako sama mała dziewczynka, sama jeździła na obozy i też wiedziała o tym, że ważne jest, żeby zagwarantować tym dzieciom to, żeby 15 czy tam 10 dzieci nie czekało na jednego konia, tylko tak. Żeby w czasie nawet obozu, bo Kasia prowadzi też, bo to jest klub w tej chwili jeździecki, taki sportowy, gdzie tak. Są nadawane tak. rangi, odznaczenia tym tak. dzieciom, które przyjeżdżają i tak dalej, tak. nie? Tak. A ty tak. jak jeździłaś na te obozy, to zawsze czułaś taki niedosyt, że jest dużo dzieci i tak. tylko 3 konie przykładowo tak. i kolejka. Dokładnie, to możemy połączyć z eksploatacją koni, na przykład, że prawda? Też punkt biznesowy jest w danych stajniach, tak? Natomiast żeby to też było zawsze
równoważne z tym, że to są zwierzęta, że one potrzebują też się zregenerować, tak? Że nie możemy ich na tyle eksploatować, tak? Ponieważ no, chcemy, żeby przeżyły z nami jak najdłużej. A poza tym punkt tego, że dzieciaczki no też muszą się czuć... No one chcą jeździć na obóz, jak najwięcej, tak? Przyjechały na obóz i nie czekają właśnie tam godzinę na, nie wiszą na płocie i o, będzie moja kolejna jazda, a tam biedny koń, zmęczony. O, znowu kolejna jazda. Tylko idea jest taka, żeby naprawdę wszyscy mieli fun, żeby wszyscy się dobrze czuli. Aha. Czyli jakość, cały czas jakość. Jakość, tak. I pomimo tego nawet, że cały czas gdzieś tam klub się rozwija, to cały czas Kasia nawet ogranicza ilość dostępu kwestii dzieci na obozy. Tak. Bo to tak. Z punktu widzenia takiego... 10 jest to nasza taka granica. Że przede wszystkim po to, żeby dziecko naprawdę czuło się takie zauważone, docenione, prawda? Że maksymalnie skupiamy się na tej jednostce, uczymy tyle, ile możemy nauczyć, prawda? Nie jest to takie, o szybko tutaj siadaj i troszkę jeździ. Nie. Jest ten czas poświęcony przez to dziecko, przez rodziców, w związku z tym my dajemy jak najwięcej możemy. Słuchajcie, było nam bardzo miło Was gościć, tak? Bardzo miło i super, bardzo się cieszę, że Kasia zechciała nam pokazać zaplecze swojego tutaj życia, mieszkania, domu i tak dalej. I w ogóle tak, mamy taką propozycję z tego względu, że rozmawiałem z Kasią i z racji tego, że Kasia będzie tutaj jeszcze mieszkała zaledwie może kilka miesięcy, z tego względu, że tutaj obok jest gdzieś tam budowany taki wymarzony dom. Tak, to będziemy dom, nazywać. No tak. Dokładnie, taki dom Kasi i tak dalej. Na pewno z całą pewnością też będzie okazja, to tam też zajrzymy do Kasi nowego domu. Cieszymy się, że jeszcze możemy obejrzeć tutaj to wszystko, zanim Kasia stąd się gdzieś wyprowadzi. I słuchajcie, mamy taki konkurs. I to jest konkurs taki dosyć otwarty, ale jest szczególna nagroda w tym wszystkim. Jeżeli ktoś z Wami dotrwał tutaj do końca tego odcinka, to mamy niezwykłą nagrodę, słuchajcie, z tego względu, że Kasia postanowiła zaprosić widzów dobrego projektu do Grodno Dwór Klub Jeździecki. Tak. I Kasia myślę, że wybierze sama, powiedzmy, komu jak gdyby tutaj to przekaże i tak dalej. I myślę, że może zróbmy tak, będziemy teraz tak na szybko jak gdyby tutaj konstruować zasady tego konkursu. Na bieżąco. Nagroda. Tak, to jest chyba najważniejsze. Tak. Reszta dojdzie, reszta się ułoży. Nagrodą jest, ponieważ chcemy kuźnię naszą wynajmować, tak, jako domek rodzinny, domek imprezowy, absolutnie nie wiem, kto jaką będzie miał potrzebę, to nagrodą jest pierwszy nocleg. Tutaj, jak już otworzymy oficjalnie kuźnię na wynajem, to nagrodą jest właśnie nocleg tutaj osób, ile znajomych chcecie, czy coś, tak, absolutnie, ile się pomieści, bo się dużo osób tutaj pomieści, tak. W związku z tym myślę, że będzie warto. Tak, czyli słuchajcie, już nie będziemy tego przeliczali na złotówki, tego bezcenna, nagroda jest bezcenna, słuchajcie. Tak. Słuchajcie, pierwszy nocleg tutaj, w tej kuźni, w której jesteśmy, który już będzie udostępniony, czyli jak Kasia już przestanie tutaj mieszkać i wprowadzi się do siebie, do swojego domu, to w tym momencie możecie zabrać swoich znajomych, możecie tutaj przyjechać. Zasada jest taka. Na waszej stronie trzeba udostępnić Kasi Facebooka, czyli Klub Jeździecki Grodno Dwór. Tak. To jest jedna kwestia. Tak. A druga kwestia, napiszcie do Kasi maila. Dlaczego? Do Kasi na maila, tam na pewno maila znajdziecie. Tak? Dokładnie. Napiszcie do Kasi tak, po pierwsze, że widzieliście ten film, widzieliście materiał i napiszcie, z jakiego powodu właśnie to wy chcielibyście przyjechać, tak? Czyli co jest takim wyjątkowym, powiedzmy, powodem, dla którego uważacie, że właśnie wy. Albo możecie powiedzieć, możecie napisać, że w ogóle totalnie przykładowo nie interesują was konie, ale kochacie patrzeć na konie. I to już też jest, może być jakiś tam powód do tego, że właśnie Kasia was wybierze, żeby zarazić nowych. Zgadza się. Dokładnie. Tak? Absolutnie. Tutaj myślę, że każdy znajdzie swoją przestrzeń, nie tylko koniarz. To nie jest miejsce dla tylko i wyłącznie jeźdźców, koniarzy. Jest to miejsce dla wszystkich. Super. Słuchajcie, czyli tak. Udostępnienie na swoim Facebooku Kasi Facebooka, to jest jak gdyby jedna kwestia, a druga, napiszcie do Kasi maila. Po prostu napiszcie. Mam na imię tak i tak. Mam jak przykładowo... czujecie. Napiszcie, jak czujecie. Cokolwiek. Trzymajcie się, słuchajcie. Mega. Było nam bardzo miło i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej.